Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. Dzisiejszy odcinek nagrywam tak trochę może odrobinę stremowany, bo pierwszy raz wychodzę poza Europę, tak jest Skocie, wychodzę poza Europę, mianowicie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie już nie co czytała Europa, tylko co czytał świat. Czyli o tych krajach, o które często pytacie. Starałem się wybrać je tak, żeby z każdego kontynentu trafił się chociaż jeden. Nie było to bardzo proste, ale myślę, że się udało. Parę też znaków zapytania się pojawi. Więc na początek o tym, może na początek o Polsce, bo w międzyczasie pojawiły się dane z Polski. Szczerze mówiąc, jakoś się wcześniej na nie nie natknąłem. Któryś z serwisów podał za Bookscan Nielsenem, więc możemy mieć pewność, że te dane są no, sensowne, tak? Nie było zaskoczeń. To, co mówiłem wcześniej, trzy pierwsze miejsca, kilka pierwszych miejsc, no, z całą pewnością. Kolejne tomy Rodziny Monet. No, to poradzić. Taki mamy klimat. Dalej Chłopki, Kuciel Frydryszak i to jest książka, która nadal utrzymuje tę bardzo wysoką sprzedaż, więc myślę, że może nadal namieszać w zestawieniu z przyszłego roku. Następnie Tam, gdzie śpiewają raki, Delia Owens, no to też już kolejne chyba wydanie w Polsce, myślę, że na fali popularności nowej ekranizacji i gdzieś tam w okolicach chyba bodajże szóstego miejsca, jeżeli dobrze pamiętam, czy siódmego, Książę Harry, ten drugi, więc u nas też wysoko, ale nie tak wysoko jak w niektórych krajach Europy Zachodniej. Zanim zaczniemy, jeszcze o tym, co się nie udało. Nie odpowiedział na moje maile Laos, to znaczy Biblioteka Narodowa w Laosie, żaden z istniejących maili, nawet ich siedziba w Berlinie, bo oni tam mają jakąś siedzibę w Berlinie, więc tam stwierdziłem, że może tam będzie się łatwiej skontaktować. Jakieś rękopisy zabytkowe z Laosu skanują i prawdopodobnie upubliczniają właśnie przez Berlin. No, nie było żadnej odpowiedzi. Sam laotański internet jest jeszcze raczkujący i bardzo ubogi, więc takich informacji nie ma. Tam raczej podawane są informacje, kto jaką książkę promował w Bibliotece Narodowej i w sumie tyle. Nie udało się z Indiami, tam działa Bookscan Nielsen, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o informacje w internecie w Indiach, to też tego nie jest za dużo. Gdzieś tam jakieś właśnie informacje, że księgarnia taka czy księgarnia taka sprzedała tyle i tyle takich książek, ale jak mówię, mnie to raczej nie interesuje, może poza jakimiś drobnymi wyjątkami. Z czym się jeszcze nie udało? Nie udało się jeszcze z Australią, bo tam z kolei dane były miesiąc w miesiąc, ale niestety w serwisie, który sobie je blokował i żądał dość dużych opłat. Teoretycznie mogłem wyciągnąć te najlepiej sprzedające się pierwsze miejsce, bo to było zawsze widoczne, ale to by było chyba trochę za mało danych, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast nieco lepiej, i o tym będzie teraz szerzej, nieco lepiej było w przypadku Chin. Ponieważ w Chinach pamiętałem, że są badania, jak z czasów jeszcze jak istniał e-book włoski, to e-book włoski zawsze tam wrzucał z różnych części świata informacje i były też z Chin, więc udało mi się dogrzewać do tego, że za Chiny odpowiada firma, która się nazywa Open Book i oni faktycznie zbierają dane sprzedażowe z różnych tam chińskich księgarni, głównie z internetu, ale nie tylko. Problem polega na tym, że ten Open Book zawsze na koniec roku robił podsumowania. W tym roku takiego podsumowania nie znalazłem. Brałem poprawkę na to, że rok chiński jest trochę inaczej wygląda niż nasz, ale powinno już być. Natomiast nie ma takich informacji. Co więc zrobiłem? Ponieważ były dane z wszystkich miesięcy i był do nich dostęp, to przejrzałem je sobie i wybrałem te książki, które pojawiały się najczęściej. Problem z Chinami polega na tym, że u nich osobno jest literatura zagraniczna, osobno jest literatura narodowa, więc no, potrzebne byłoby jednak zestawienie, żeby ktoś nam powiedział, że tutaj tych książek było więcej narodowych niż tych zagranicznych i odwrotnie. Więc ja wam mogę powiedzieć, co chińskiego w Chinach się najlepiej sprzedawało. Podejrzewam, że pewnie tam z tych literatur zagranicznych nie byłoby to może dużo jakoś na pierwszych miejscach, no ale bierzcie też pod uwagę, że mówię
Mówię tylko o książkach chińskich. Tak więc, na miejscu trzecim książka Żyć Yuhua, czyli książka, która ma już ze 30 lat, wydana w latach 90. Opowiada taką trochę, można by powiedzieć, historię syna marnotrawnego, jeśli to tak można ująć, w chińskich realiach XX wieku, czyli bogatego człowieka, który w latach młodości przehulał swój majątek, później w ramach jakby wojny domowej, no jego życie się jeszcze bardziej pogarsza, tutaj chyba obiera nieodpowiednią stronę. Potem przeczołguje się po nim rewolucja kulturalna i wreszcie w finale ten bohater sam jeden z ostatnią tam krową, czy z ostatnim wołem, który mu pozostał, uprawia ziemię, żyje z tego, co sobie tam wytworzy, jest biedny, ale wreszcie jest autentyczny, prawdziwy i szczęśliwy, tak przynajmniej mówi opis tej książki. I uwaga, ta książka została wydana w Polsce, powtarzam, tytuł Żyć, autor Yuhua, można ją sobie przeczytać. Tak jak tutaj piszą, że popularność tej książki może wynikać z tego, że została ona niedawno w Chinach sfilmowana. Aha, i te trzy tytuły, ja myślę, że jeżeli chodzi o literaturę chińską, to 99% macie ode mnie, że to były najlepiej sprzedające się książki, bo z 12 miesięcy gdzieś około 8 one stanowiły, no były w pierwszej trójce, pierwszej czwórce, pierwszej piątce najlepiej sprzedających się książek, a najczęściej właśnie tak wyglądała pierwsza trójka w minionym roku. Numer dwa to autor Ma Bojong, Droga Liczy. I to, szczerze mówiąc, mnie bardzo, ale to bardzo zaintrygowało. Akcja rozgrywa się za panowania cesarza Xuanzonga z dynastii Tang. Jeden z jego poddanych dostaje zadanie przywiezienia liczy, tak? Całego transportu liczy na dwór cesarski, na urodziny, jeśli dobrze rozumiem, cesarzowej albo następczyni jakiejś córki, tak, cesarza. Problem polega jednak na tym, że liczy w transporcie w ciągu 3 dni zmienia barwę, a to nie może być nieświeże liczy, musi być świeże przywiezione, ale on ma to zrobić, ma odległość 2000 km do pokonania, tak więc jest to prawie możliwe, że mu się nie uda i on świadom tego, że tej misji nie wypełni, że zginie, prawdopodobnie poniesie śmierć, jednak jej się podejmuje, twierdząc, że przynajmniej spróbuje, tak? Tytuł książki Droga Liczy. Przyznam szczerze, że ja bym czytał, i to w ciemno bym czytał, gdyby to zostało w Polsce wydane. Miejsce pierwsze. To książka zatytułowana Ostatnia kwadra księżyca Chi Ziana. I krótki opis. Pod koniec XX wieku starsza kobieta siedzi wśród brzóz i rozmyśla o radościach i tragediach, które spotkały jej lud. Jako członkini plemienia Ewenki, wędrującego po lasach północno-wschodnich Chin, prowadziła życie w ścisłej symbiozie z naturą w jej najpiękniejszych i najbardziej okrutnych chwilach. Następnie w latach 30. świat plemienia zostaje zniszczony, gdy armia japońska najeżdża Chiny. Ewenki, nie mogąc uniknąć wciągnięcia w brutalny konflikt, nie mogąc uniknąć tego wciągnięcia, no wchodzą w nowe życie, które jednocześnie oznacza koniec świata, jaki znają. Przyznam szczerze, że tak z tymi wszystkimi literaturami tutaj narodowymi porównuję z Europy, to te Chiny wychodzą naprawdę na bardzo, bardzo ciekawy, bardzo, bardzo ciekawe zestawienie. Dla porównania, bo tu już przechodzimy do tych krajów, gdzie mamy zestawienia, gdzie możemy coś więcej powiedzieć, właśnie żeby tutaj porównać kulturę jednego kraju i drugiego, Stany Zjednoczone, moi drodzy, pierwszy raz w naszych rankingach. Miejsce czwarte, pisaliśmy o tej książce, mówiliśmy o niej, w komentarzach się tu wymienialiśmy. Wymieniliśmy, no może nie doświadczeniami, ale opiniami. Czwarte skrzydło Rebeki Jaros. 1 200 000 sprzedanych egzemplarzy. To jakiś podobno young adult z wątkiem mocno romantyczno, delikatnie chyba erotycznym, a może bardziej niż delikatnie. No. Na miejscu trzecim książka, która, no myślę, że mogę powiedzieć, że król z zeszłego roku, a wy mi powiecie, nie żaden król, tylko książę, i będziecie mieć rację, bo to oczywiście Książę Harry Spare, czyli ten drugi
1 222 000 sprzedanych egzemplarzy, no, jak w Wielkiej Brytanii. I dwa miejsca pierwsze należą się jednej osobie. Jeśli ktokolwiek mógłby w tym roku zagrozić księciu Haremu, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, to tylko ona, Colleen Hoover, moi drodzy. Na miejscu drugim It Start With Us, czyli pierwszy tom, i na miejscu pierwszym It End With Us, tom drugi. Miejsce drugie 1 244 000 sprzedanych egzemplarzy. Miejsce pierwsze prawie 1 392 000 sprzedanych egzemplarzy. No cóż powiedzieć, ja, tak jak wam mówiłem, próbowałem kiedyś czytać Colleen Hoover i nie jestem w stanie. Podziękuję. Jeśli chodzi o Brazylię, bo przenosimy się teraz do Ameryki Południowej, to jak sami zobaczycie, specyficznie będzie, ale też nie tylko. I specyficznie, i niespecyficznie. Zaczniemy od miejsca czwartego. 78 797 sprzedanych egzemplarzy. Zobaczcie, jaki to jest mały rynek, mimo tego, że kraj jest olbrzymi. Olbrzymi. Gdzie są kwiaty? Autor... Oj, nie zapisałem sobie, chyba Razan, jeżeli dobrze pamiętam. No na pewno autorem jest ktoś, kto mieszka w Brazylii i jest bułgarskiego pochodzenia. Mam wrażenie, że ta książka jest częściowo autobiograficzna, nie przetłumaczona na język polski, z tego co zdążyłem wygooglować. Jeżeli jest inaczej, to napiszcie o tym w komentarzach. Starzec, który chce opowiedzieć swoją historię, aby zrozumieć podróż, którą odbył, podróż, która rozpoczęła się w odległej Bułgarii, przeszła przez Turcję i skończyła się w Amazonii. Minew, imigrant, który przed przybyciem do Brazylii przebywał na wygnaniu politycznym w Belgii, na własnej skórze doświadczył straszliwych działań totalitarnych reżimów oraz trudności w zdobyciu własnej ziemi o tak odmiennych zwyczajach, wykorzystuje mieszankę elementów historii z bardzo bogatą i płynną narracją do stworzenia tej właśnie powieści. Jest to lektura, która zarysowuje historyczną panoramę Europy, opowiada o bezprecedensowym uratowaniu 50 000 bułgarskich Żydów. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce drugie i trzecie, to tutaj zaskoczenia nie było. Słyszeliście te tytuły przed chwilą. Colleen Hoover oczywiście. Powiedziałbym, że It Starts With Us i It Ends With Us, ale tutaj muszę Brazylijczykom oddać szacun. Co by nie mówić o sprzedażach tych książek, to oni przynajmniej przetłumaczyli tytuły, czego w Polsce oczywiście nie zrobiono, no bo po angielsku, moi drodzy, jak to pięknie brzmi po angielsku. Okazuje się, jak dla mnie piękniej brzmi w innych językach. Miejsce drugie, miejsce trzecie 80 679 sprzedanych egzemplarzy. Miejsce drugie 83 079 sprzedanych książek. Natomiast na miejscu pierwszym książka nieznana w Polsce, nie przetłumaczona na język polski. Junior Rostirola, Kawa z Bogiem Ojcem. I posłuchajcie opisu. W miarę upływu godzin, w otoczeniu najróżniejszych zadań, potrzebujemy często przerw, aby odnowić siły i iść do przodu. Jednym ze sposobów na maksymalne wykorzystanie takich krótkich przerw jest wypicie dobrej kawy. No, w końcu Brazylia. Ale tym razem będzie jeszcze lepiej, jeśli tę kawę wypijemy w dobrym towarzystwie. Zastanawiając się nad znaczeniem utrzymania świeżości umysłu, asertywnego podejmowania codziennych decyzji, autor przygotował nas do tej podróży wiary, nadziei i odnowy. Pozwól sobie cieszyć się codziennym czasem w najlepszym towarzystwie, jakie może mieć człowiek. Tak, Bóg Ojciec chce napić się z tobą kawy. Przyjmij to zaproszenie, a twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Szczerze mówiąc, to jestem bardzo zaskoczony. To jest coś, co wygląda mi na taki poradnik religijny, ale żeby to zestawić z piciem kawy, no pomysł dziwaczny, ale dlaczego nie? Przechodzimy już do Republiki Południowej Afryki. Z krajów afrykańskich wybrałem akurat ten, ponieważ tutaj działa Buxton Nielsen i rzeczywiście tam jest taka gazeta Daily Maverick, która podaje dane. Problem polega jednak na tym, że tak jak w przypadku Chin, podawali je miesiąc w miesiąc i też jedyne, co mogłem dla was zrobić, to po prostu spisać książki, które pojawiały się najczęściej.
I były tu dwa tytuły, wszystkie z obydwa autorów zagranicznych. Nie podejmuje się znalezienia trzeciego, bo jeśli chodzi o trzeci, to był po prostu prawdziwy miszmasz, więc tylko dwa tytuły, jeżeli chodzi o RPA. Drugie miejsce, znana w Polsce również książka, Atomowe nawyki, James Clear. Mam wrażenie, że z takich poradników psychologicznych to jest rodzaj literatury, którego ja nie lubię i nie trawię, ale jeśli miałbym cokolwiek wybierać, to chyba właśnie taką bardzo konkretną rzecz, która miałaby mi nie uczyć, nie wiem, odnajdywania głosu mojej wewnętrznej przyjaciółki, tylko raczej właśnie czegoś bardzo konkretnego, nie? Czyli jakby wyrobienia w sobie odpowiednich nawyków, więc może rzeczywiście te atomowe nawyki wcale nie są takie złe. A na miejscu pierwszym, no może jednak nie ten książę Harry będzie królem, tylko będzie jednak królowa, bo to It End With Us, Colleen Hoover, moi drodzy, czyli wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dwa kraje przed nami, więc zrobimy teraz krótką przerwę i już za chwilę wracam. Jestem z powrotem i my lecimy teraz daleko na sam kraniec świata, bo przed nami, moi drodzy, Nowa Zelandia. Nowa Zelandia. Mamy omówienie, znaczy znalazłem omówienie w prasie nowozelandzkiej książek i autor twierdził, że to jest właśnie omówienie rankingu Bookscan Nielsena. Bardzo mnie to cieszy w takim razie, że to nie żadna tam księgarnia, tylko ktoś, kto zna się na zbieraniu danych. I jeśli dobrze widzę, to wszystkie trzy książki będą autorek z regionu przynajmniej, albo lokalnych nawet, autorek, tak? Numer 3, nie wiem szczerze mówiąc, jak się to dokładnie wymawia, ale to kawaii na taki czas jak ten, ale nie chodzi chyba o to japońskie kawaii, tylko coś innego, Monty Sotar. Ta epicka przygoda historyczna opowiada historię przedkolonialnej Aotearoa w Nowej Zelandii w sposób, w jaki nigdy wcześniej jej nie opowiadano. Młody Maorys, zmuszony poznać historię swoich przodków, wraca do rodzinnego Mare na wschodnim wybrzeżu Wyspy Północnej, aby porozmawiać ze swoim starszym wujkiem, strażnikiem tych opowieści. No i książka będzie fascynującą relacją młodego mężczyzny, legendarnego wojownika Kaitanga, od którego imienia nazwano, nie wiem co, ale to chyba coś ważnego dla Maorysów. Bądź co bądź, wygląda to bardzo ciekawie, jako taka opowieść o formowaniu, o poznawaniu własnej lokalnej historii. Dlaczego nie? Natomiast muszę przyznać, że bardzo zaintrygowało mnie miejsce drugie. Książka Catherine Chidjay, Karnawał Drwala. Tak przynajmniej zrozumiałem tytuł, ponieważ narratorką tej powieści jest sroka ptak. Ptak zostaje uratowany przez kobietę, odkarmiony od pisklęcia. Okazuje się, że ptak umie mówić i umie się porozumiewać z otoczeniem. No, mąż tej kobiety, który nie jest chyba zbyt sympatyczny, znęca się nad żoną. No, na początku mówi, że jeżeli ten ptak tu będzie krakał i robił jakieś inne rzeczy, to ja mu skręcę kark. No, ale tak się na szczęście nie dzieje. Sroka potrafi mówić, jej sława rośnie. Poznaje historię tego właśnie nieszczęśliwego małżeństwa, zaprzyjaźnia się z tą kobietą i im więcej ta sroka widzi, tym bardziej świat zwierząt i ludzi oraz cała niepewność, ciemność i nadzieja w nich zawarte przenikają się nawzajem, ale jak mówi krótki opis, wszystko dąży do krwawego finału na tym właśnie tytułowym Karnawale Drwala. Natomiast na miejscu pierwszym autorka w Polsce znana. Dwie jej książki zostały wydane w Polsce i ta chyba również może się u nas pojawić. Eleanor Caton i jej Las Birnamski. Jest to opowieść o grupie, no jeśli można tak dobrze zrozumiałem, jakichś rewolucjonistów, tutaj wywrotowców, nie wiem, ludzi takich żyjących poza społecznością, którzy w sposób czasem łamiący prawo, czasem nie, sadzą w drzewa, sadzą krzewy tam, gdzie im tak do końca nie wolno tego robić i w ten sposób właśnie tutaj działają w sposób
w sposób nie do końca legalny. I w pewnym momencie wpadają na taki pomysł, że zasadzą las w miejscu takiego wąwozu odcinającego od świata okoliczne miasto. Okazuje się jednak, że ten teren wykupił sobie jakiś lokalny biznesmen i wbrew pozorom nie jest to opowieść o konflikcie między nimi, bo ten biznesmen zafascynowany ich działalnością daje im wolną rękę, ale wtedy oni zaczynają zadawać sobie pytania, czy w tym przypadku jednak nie zaprzedali, tak? No i podobno finał jest iście szekspirowski. Zresztą sam tytuł może to sugerować, że nikt, chyba prawie nikt poza suflerem nie pozostaje żywy. Też muszę przyznać, że brzmi bardzo ciekawie, chociaż ten Karnawał Drwala chętniej bym jednak przeczytał, a to o Maorysach też jak najbardziej. No i moi drodzy, ostatni kraj w naszym zestawieniu i w naszym dzisiejszym rankingu. Nie mogło być inaczej, musiała to być Japonia. Posłuchajcie. Na miejscu trzecim, na miejscu trzecim nie zapisałem sobie tytułu. Chyba Tajemniczy Dom, jeżeli dobrze pamiętam. Tytuł był chyba Tajemniczy Dom. I szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem, co to za książka, bo autor jest anonimowy, a opis brzmi tak. Tajemnicza przestrzeń, podwójne drzwi, pokój dziecięcy bez okien. Coś jest nie tak z tym domem. Czy potrafisz rozwiązać zagadkę tego planu tego domu? Jest to popularna zagadka związana z nieruchomościami na YouTube. Tak brzmi opis. Znaczy, jeśli dobrze rozumiem, jest to jakaś książka zagadka, być może paragrafówka, tak? Jeśli ktoś się orientuje w tematach japońskich współczesnych i tak dalej, to mam pytanie do niego. Co to jest w ogóle? Co to jest? Natomiast na miejscu drugim to jest jakieś luźne tłumaczenie. Fajna lista szczypt. Znaczy takich szczypnięć, jeśli dobrze zrozumiałem. Albo takich lifehacków. Może to o to tutaj chodzi. Suzuki Ritake. Brzmi to trochę jak taki poradnik motywacyjny, że nie mogę czegoś zrobić, to koniec, przechodzę kryzys. Pojawia się ten kryzys zawsze w twoim życiu i jak sobie z tym radzić, i byłoby zabawnie, znaczy byłoby sztampowo, gdyby nie to, że to jest książka adresowana do 8-10-latków. Tak, poradnik motywacyjny dla 8-10-latków, bo tu jest kiedy czujesz się w ten właśnie taki zły sposób, tak, że rozlałam mleko, połknęłam gumę, nie mogę znaleźć krawędzi taśmy, nie mogę załadować swojej gry i tak dalej. Czyli może to nie jest takie głupie, że dla dzieci o radzeniu sobie ze swoimi emocjami. No i słuchajcie, na koniec, jeśli chodzi o Japonię, to wiem, że mangi są osobno w zestawieniu, ale nie miałem liczby sprzedanych egzemplarzy. Nie, przepraszam, 800 tysięcy było tylko napisane przy tym Tajemniczym Domu. Ale nie wiem, czy to za cały rok, czy to jeszcze wcześniej. Więc jakby nie wiem, czy te mangi miały większe sprzedaże, czy nie. Poprzestaję chwilowo tylko na książkach, bo znalazłem, znaczy tam są wszystkie zestawienia w ogóle wszystkiego, co się sprzedawało, ale ciężko mi porównać tutaj, jakie to były liczby. Natomiast na miejscu pierwszym, już przechodząc do rzeczy i kończąc nasz dzisiejszy odcinek, moi drodzy, myślę, że to wiele o nas mówi. Pamiętacie? Colin Hoover, Książę Harry, jakieś kryminały, czasami bywała jakaś ambitniejsza literatura, tymczasem Japonia. Takuya Kosugi, to autor, najlepiej sprzedająca się książka minionego roku. Tytuł brzmi dokładnie tak. Książka, która pozwala uczniom szkół podstawowych wykonać arytmetykę mentalną do 19x19 i nauczyć się tego w ciągu jednego dnia. Czy trzeba mówić coś więcej? Chyba nie. Nie wiem, czy ja zazdroszczę Japończykom, czy nie zazdroszczę, ale myślę, że to akurat dobrze oddaje ich specyfikę i ich podejście do życia. Drugie miejsce zresztą też, żeby nie było. Słuchajcie, no i to by było na tyle. W tym roku, jeśli chodzi o podsumowania, to przynajmniej do czerwca dajemy sobie spokój. W czerwcu, nawet na koniec czerwca, mam nadzieję zaserwować wam polskie bestsellery pierwszej połowy roku.
A następne nasze spotkanie w cyklu Co czytał świat, co czytała Europa za rok. Więc to był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.